witajcie, tu Beata na Szlaku Smaku. W moich poszukiwaniach wybieram się do Dygowa, gdzie mam zamiar przepytać pana wójta i panią sekretarz Urzędu Gminy, co lubią jeść na wiosnę i poszukać tej wiosny w terenie. Bądźcie ze mną. Pani, co mi się wiosna to tak bardziej zawsze kojarzyła ze świętami wielkanocnymi. I gdzieś tam w tym domu rodzinnym te jajka były tym takim głównym daniem z tymi świętami związanym. I myślę, że to jest chyba w moim przypadku to wiosna to się bardziej właśnie kojarzy, najbardziej jeśli chodzi o smaki, to właśnie z tym okresem świąt Wielkiej Nocy. Ale oczywiście to jest też, jak pamiętam, będąc jeszcze młodym, sadziliśmy gdzieś tam cebulę i ten szczypiorek, który już tak gdzieś tam na oknie czekaliśmy. No to są takie smaki, takie z dzieciństwa smaki. Wychowana na wsi, smaki wiejskie to jest dla mnie taki prawdziwy smak wiosny. Rzodkiewka, sałata, szczypiorek, do tego twarożek wiejski. No niestety, ale śmietanka też wiejska. No i to jest cały smak. W pani wiosennych smaków byłam w gminie Dygowo, gdzie przepytałam wójta i panią sekretarz Urzędu Gminy na temat właśnie tego, co lubią jeść na wiosnę. A teraz jestem w miejscu, w którym chyba najwięcej roślin wiosennych, siewek, nasion i innych rzeczy możemy znaleźć. Idę zobaczyć, co nowego mają i czy już są przygotowani do wiosny. Pojawiły się bratki. Proszę, bratki zwiastują wiosnę, także już widać pierwsze symptomy, że już zima się kończy. Piękne bratki, chyba w dobrej cenie, tak mi się wydaje. Mnie wiosna zawsze kojarzy się z kolorem żółtym, nie wiem, może Wielkanoc, wielkanocne jajko, ale też wielkanocne kwiaty, prymulki i inne kwiatki, stokrotki. Żonkile, jest tego tutaj trochę. Tutaj czuć, że za chwilę rozpocznie się wiosna. No i widzę, że nieśmiało wiosna tutaj zawitała. Pierwsze kwiatki wiosenne są. Jest ładnie, pachnie. Mam nadzieję, że dzięki temu już niedługo pojawią się kwiaty w naszych ogrodach. Już widziałam przebiśniegi w parku, także proszę Państwa, wiosna tuż.